Okres przedwyborczy to dla większości urzędujących wójtów, prezydentów miast czy radnych czas co najmniej wzmożonych nerwów i wysiłków. Tymczasem okazuje się, że w naszym regionie są gminy, w których nie tylko wójtowie mogą być spokojni o wybór na kolejną kadencję, ale i radni nie muszą zbytnio starać się o to, by zasiąść w Radzie na kolejne lata. Wójt gminy Suszec Marian Pawlas okresu przedwyborczego nie może uznać za stresogenny. O jego stanowisku ubiega się bowiem tylko on. Ten jedyny kandydat może nie czuje się lepiej, gdyby kontrkandydaci byli. Z tego względu, że czuję się taką presję, że mieszkańcy, no, że jak, jeżeli nikt nie wystartował, to że jednak mieszkańcy mają jakieś tam do mnie zaufanie. No, a wiadomo, że to jest służba, jest to misja, czyli po prostu no, to jeszcze bardziej ciąży na mnie, że muszę jeszcze z siebie dać więcej niż dotychczas. Tak to odbieram po prostu. Jeden kandydat na stanowisko wójta jest również na przykład w gminach Marklowice, Godów czy Lubomia, jednak Suszec wyróżnia jeszcze jeden ciekawy wyborczy fakt. Na tych krzesłach zasiądzie po wyborach 15 nowych radnych, choć w zasadzie nie takich nowych. O 15 miejsc w Radzie Gminy walczy tu bowiem zaledwie 16 kandydatów. Rada Gminy w tej kadencji, zresztą jak i w poprzedniej, działała w moim odczuciu dobrze. Nie było przede wszystkim jakichś tam waśni, swarów. To co się dzieje w niektórych radach. Wszystko było, oczywiście dyskusje się toczyły i to niekiedy na komisjach, no wręcz można powiedzieć zażarte, ale już zawsze to stanowisko na sesji było zawsze w porządku, bo to stanowisko zawsze gdzieś tam zostało uzgodnione. Wiele też wskazuje na to, że podobnie będzie w kadencji kolejnej. Tylko w jednym okręgu mieszkańcy będą wybierać kandydata, a jeśli chodzi o fotel wójta, mieszkańcy przy nazwisku Mariana Pawlasa zakreślą jedno z dwóch pól. Tak albo nie.